Młodzi ci także w Polsce miewają trudną młodość. Czasem wydaje się im, że nie potrafią sprostać. Czasem szukają wyjścia poza ojczyzną. Dla wszystkich i tych, co odchodzą z ojczyzny, i tych, co zostają, niech święty Stanisław Kostka będzie patronem, trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy tego. Szukajmy jego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski. Był ogromnym czcicielem Matki Najświętszej. To miał wspólne w jakiś sposób. Oczywiście nie tylko z nami, ale w szczególny sposób z nami, z narodem polskim.